litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie umieszczona. Z wami święci aniołowie, uwielbiamy Trójcę Świętą, Boga Ojca i Baranka i miłość Ducha Świętego. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Z wami święci aniołowie, uwielbiamy Trójcę Świętą, Boga Ojca i Baranka i miłość Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu Zastępów Anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego stróża i obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się. Niepokalane serce Maryi, módl się. Święty Michale Archaniele, módl się. Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem. Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski,
przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinne życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych. Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy, przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, któż jak Bóg, przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. Poświęcenie się świętemu Michałowi. O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja. Chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Książę najchwalebniejszy niebieskiego wojska, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko książętom i władzom, przeciwko przywódcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nieprawości w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa swojego stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie jako stróża i patrona czci święty Kościół. Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi, abyś je w najwyższym szczęściu umieścił. Błagaj Boga pokoju, aby starł szatana pod nogami naszymi, aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi. Przekaż nasze prośby przed oblicze Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Boże i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest diabłem i szatanem, i związanego rzucił do przepaści, aby nie zwodził dalej ludzi. Egzorcyzm. Stojąc. W imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczyną niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi, świętego Michała Archanioła, świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, ufając w powagę naszego świętego posługiwania, przystępujemy bezpiecznie do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu. Psalm 67. Niech powstanie Bóg i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego i niech uciekną ci, którzy Go nienawidzą sprzed oblicza Jego. Jak rozprasza się dym, tak niechaj wróg się rozproszy. Jak rozpływa się wosk w obliczu ognia, tak niech zginą grzesznicy sprzed oblicza Bożego. Oto przed krzyżem Pańskim
uciekajcie, moce złowrogie. Zwycięża lew z pokolenia Judy z rodu Dawida. Niech miłosierdzie Twoje, o Panie, będzie z nami, ponieważ zaufaliśmy Tobie. Egzorcyzmujemy Ciebie, wszelki nieczysty duchu, wszelka szatańska mocy, wszelka agresjo piekielnego napastnika, wszelki legionie, wszelki zboże i sekto diabelska. W imieniu i mocy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego. Od dusz na obraz Boży stworzonych i najdroższą krwią baranka odkupionych. Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy, oszukiwać ród ludzki, prześladować Kościół Boży i wybrany Jego lud przesiewać i przetrząsać jakby pszenicę. Niech Ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu w wielkiej Twojej pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje Ci Bóg Ojciec, rozkazuje Ci Bóg Syn, rozkazuje Ci Bóg Duch Święty, rozkazuje Ci Chrystus, odwieczne Słowo Boże, które ciałem się stało, które dla zbawienia rodzaju ludzkiego, zgubionego przez Twą zawiść, upokorzyło się samo, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Chrystus, który Kościół swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą, ponieważ z Nim będzie każdego dnia aż do skończenia świata, rozkazuje Ci tajemnica krzyża i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje Ci Bogu Rodzica Dziewica Maryja, która pyszną Twoją głowę od pierwszej chwili swego niepokalanego poczęcia w swojej pokorze starła. Rozkazuje Ci wiara świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich apostołów. Rozkazuje Ci krew męczenników i pobożne wstawiennictwo wszystkich świętych. Przeto smoku przeklęty, wszelki legionie diabelski, zaklinamy Cię przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby wszelki, który wierzy w Niego, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Przestań zwodzić stworzenia ludzkie i poić je trucizną wiecznego potępienia. Przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać sidła na jego wolność. Idź precz, szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, w którym nic nie znalazłeś z Twoich dzieł. Daj miejsce Kościołowi jedynemu, świętemu, katolickiemu i apostolskiemu, który Chrystus sam nabył krwią swoją. Upokorz się pod potężną ręką Boga, drżyj i uciekaj, ponieważ my wzywamy święte imię Jezus, przed którym drżą piekła, któremu moce niebios, potęgi i panowania są podległe, którego cherubini i serafini nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Klęcząc: Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże niebios, Boże ziemi, Boże aniołów, Boże archaniołów, Boże patriarchów, Boże proroków, Boże apostołów, Boże męczenników, Boże wyznawców, Boże dziewic, Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci i spokój po pracy,
ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może. Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego królestwu nie będzie końca, pokornie prosimy, majestat Twojej chwały, abyś od piekielnych duchów, od wszelkiej władzy, od sidła, oszustwa i niegodziwości nas potęgą swoją wyzwolił i nietkniętych ustrzec raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Od sideł szatańskich wyzwól nas, Panie. Abyś Kościół Twój święty w Twej służbie bezpieczny i wolny zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nieprzyjaciół świętego Kościoła upokorzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Teraz należy pokropić miejsce święconą wodą i odmówić 3 razy zdrowaś Mario, ostraż aniołów dla siebie samego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Anielu Boży, stróżu mój.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Aniele Mój Stróżu, módl się za nami. Święty Aniele Obrońco Mój we wszystkich potrzebach, módl się za nami. Święty Aniele Obrońco Mój we wszystkich niebezpieczeństwach, módl się za nami. Święty Aniele Mój Pocieszycielu, módl się za nami. Święty Aniele Obrońco Mój we wszystkich cierpieniach, módl się za nami. Święty Aniele Mój Miłośniku, módl się za nami. Święty Aniele Mój Nauczycielu, módl się za nami. Święty Aniele Mój Przewodniku, módl się za nami. Święty Aniele Świadku Moich wszystkich działań, módl się za nami. Święty Aniele Mój Pomocniku, módl się za nami. Święty Aniele Mój Doradco, módl się za nami. Święty Aniele Czystości Miłośniku, módl się za nami. Święty Aniele Miłośniku Uczciwości, módl się za nami. Święty Aniele Najposłuszniejszy Bogu, módl się za nami. Święty Aniele Duchowy Mój Bracie, módl się za nami. Święty Aniele Wzorze Czystości, módl się za nami. Święty Aniele Wzorze Posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami. Święty Aniele, prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem wiecznie się cieszyli. Przez Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, patronie Kościoła Świętego, módl się za nami. Bądź
zawsze ku pomocy. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Zawsze przy mnie, zawsze stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do I teraz przechodzimy do omówienia trzech pór wyboru. Święty Ignacy mówi, że mamy trzy różne okoliczności, w których możemy dokonać dobrego, rozsądnego wyboru, zgodnego z chwałą, z wolą Bożą, na większą chwałę Bożą. Tak zwane trzy pory, czy jakby okoliczności. I tutaj dodam, że te trzy okoliczności dobrego wyboru nie oznaczają, że powinniśmy je wszystkie trzy uwzględniać, żeby dokonać dobrego wyboru. Jeśli ktoś w tej pierwszej okoliczności, w tych pierwszych okolicznościach dokona wyboru w pierwszej porze, no to dwie pozostałe zostawia. No, po co szukać dalej, jeśli się już coś znalazło? Jeśli pierwsza pora wyboru jakoś nie odpowiada mojej obecnej sytuacji, to sięgam po drugą. Jeśli druga mnie nie zadowala, sięgam po trzecią. Ale zawsze szukam tej pory wyboru, tego sposobu, tych okoliczności, w których potrafię dokonać właściwej decyzji, podjąć właściwą decyzję. Jakie tu mamy wybory? Jakie mamy okoliczności, w których możemy dokonać dobrego wyboru? Pierwsza z nich polega na tym, że Bóg daje nam całkowitą pewność i jasność, co mamy wybrać. Bóg daje nam całkowitą pewność i jasność, co mamy wybrać. I w tej pierwszej porze nie ma żadnej wątpliwości, aby podjąć konkretną, określoną decyzję. Mówię o tym Ignacy w numerze 175. Jest to chwila, której Bóg, nasz Pan, tak porusza i pociąga wolę, że bez wątpliwości, czy też możliwości wątpienia,
Taka dusza pobożna idzie za tym, co jej ukazano. To jest charakterystyczne w tej pierwszej porze, że nie ma żadnej wątpliwości. I czujemy się pełni pokoju, radości i szczęścia, że odkryliśmy to, co odkryliśmy. Że właśnie taką wolę Bożą Bóg nam objawił. I tak postąpili święci, na przykład święty Paweł, święty Mateusz, kiedy poszli za Chrystusem naszym Panem, mówi święty Ignacy. Tutaj podaję przykład tych dwóch apostołów. Zostawili sieci i poszli za nim. W tym czasie, w czasie tej pierwszej pory wyboru, Pan Bóg działa w człowieku bardzo wyraźnie i bezpośrednio. To jest bardzo charakterystyczne. Pan Bóg działa wyraźnie i bezpośrednio, nie pozostawiając nam żadnych wątpliwości co do słuszności decyzji. Jest to czas, w którym Bóg daje się wyraźnie doświadczyć danej osobie, ogarniając ją swoją miłością i chwałą i usposabiając ją do wybrania drogi, na której będzie mu mogła lepiej służyć w przyszłości. To jest pierwsza pora wyboru. Modlitwa do Matki Bożej. Dostojna Królowo Niebios, najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść. Któż jak Bóg? Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas. O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Hołd należny złóżmy Panu. Świętym Michałem, Archaniołem i Chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem, Archaniołem i Chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem, Archaniołem i Chórem Serafinów. Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Królowi Aniołów. Ze świętym Michałem, Archaniołem i Chórem Cherubinów. Świętym Michałem, Archaniołem i Chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem, Archaniołem i Chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże! Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Królowi Aniołów.
ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem tronu. Świętym Michałem, Archaniołem i chórem tronów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem tronów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Złóżmy Panu, Królowi Anioł, ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Panowa. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Panowa. Uwielbiamy Cię, świętym Michałem, Archaniołem i chórem Panowa. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Od należny złóżmy Panu. Świętym Michałem, Archaniołem i chórem mocarstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem mocarstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem mocarstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Od należny złóżmy Panu. Świętym Michałem, Archaniołem i chórem potęg. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem potęg. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem potęg. Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Od należny złóżmy Panu. Królowi Anioł. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem księstw. Michałem, Archaniołem i chórem księstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem księstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Złóżmy Panu, Królowi Anioł, ze świętym Michałem, Archaniołem i
archaniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem archaniołem i chórem archaniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem archaniołem i chórem archaniołów. Zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Królowi Aniołów. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Ze świętym Michałem Archaniołem. Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata. Ze świętym Gabrielem Archaniołem. Rafałem Archaniołem. Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego. Ze swoim aniołem stróżem. Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy. Aniołowie, archaniołowie, wierzchności, księstwa i potęgi, moce niebieskie, cherubini i serafini. Błogosławcie Pana na wieki. Amen. Pan błogosławi i strzeże, niech
więc i dziś wybiera Pan kapłanów, daje im najdroższe skarby swoje. Paść powietrzni me, od wroga broń i błogosław w mym imieniu lud. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.